Nowy Testament. List do Tytusa. Adres. Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do szerzenia, wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przeobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzonymi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela Naszego, o przełożonych kościoła na Krecie. W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem, może nim zostać. Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nieobwiniany o rozpustę lub niekarność, biskup bowiem winien być. Jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, niechciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych, przeciwśniejącym niepokój. Jest bowiem wielu knombrnych, gadatliwych i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych, trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy, dla nędznego zysku, powiedział jeden z nich. Ich własny wieszcz, Kreteńczycy zawsze kłamcy. Złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest zgodne z prawdą, dlatego też karć ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze, nie zważając na żydowskie baśnie czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu, wskazania dla różnych stanów. Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką, że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statycznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw. Nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców również upominaj, aby byli umiarkowani. We wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem w nauczaniu okazu i prawość, powagę. Mowę zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Niewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim. Niech się starają im przypodobać. Niech się im nie sprzeciwiają, niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech okazują zawsze doskonałą wierność, ażeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego zbawiciela, Boga. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, goliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Do tego zachęcaj i karć z całą powagą, niechajcie nikt nie lekceważy wskazania ogólne. Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu, nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym rządziom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki Jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w duchu świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Rady dla Tytusa. Nauka ta zasługuje na wiarę, i chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo. Mojżeszowe są bowiem bezużyteczne i puste. Sekciarza po jednym lub po drugim upomnieniu wystrzegaj się, wiedząc, że człowiek taki jest przywrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok. Gdy pośle do ciebie Artemasa lub Tychika, Postaraj się czym prędzej przybyć do mnie do Nikopolis. Postanowiłem bowiem tam spędzić zimę. Zenasa, uczonego w prawie, i Apollosa zaopatrz należycie na drogę powrotną, by im na niczym nie zbywało. Niechże i nasi wierni nauczą się przodować w, w spełnianiu dobrych czynów, które służą zaspokojeniu koniecznych potrzeb, żeby nie byli bez zasług. Epilog Pozdrawiają cię wszyscy z mego otoczenia. Pozdrów tych, którzy nas kochają w wierze. Łaska z wami, wszystkimi. Jeżeli doceniasz naszą pracę i chcesz mieć w niej swój udział, to kliknij na lubię i podziel się swoim odkryciem ze znajomymi na Facebooku lub innym portalu społecznościowym. Szczęść Boże. Redakcja.